Ja bym chciała przejść do pierwszego ćwiczenia, czyli tego, co słuchajcie, jest kluczowe, no właściwie we wszystkich praktykach medytacyjnych. Dla osób, dla których jakby słowo medytacja jest, tak jak kiedyś było dla mnie, ja to bardzo mogę zrozumieć, takie, no nie wiem, brzmiące właśnie zbyt wschodnio, egzotycznie, czy parareligijnie, możecie mówić sobie po prostu o ćwiczeniu uważności, tak? Że teraz sobie zrobię ćwiczenie oddech, tak? Nie musicie mówić, że to będzie medytacja oddechu. I natomiast ten oddech jest tutaj kluczowy, bo on jest taką naszą kotwicą, on jest z nami zawsze, tak? To jest też dla mnie super mindfulness, że nie muszę mieć nic, tak, żeby ćwiczyć. Mogę nawet do jogi, no to trzeba by mieć jakąś matę. No jedyne, co jest ważne, dlatego ja tutaj jestem dzisiaj tu w moim ulubionym dresiku, wygodnym, tak, że, a jeszcze no nie chciałam przychodzić w piżamie na webinar, ale najbardziej to lubię w piżamie ćwiczyć. Tak bardzo zachęcam, szczególnie przed snem. Czyli to, co potrzebujemy, to rzeczywiście taki strój niekrępujący ruchów. No ale jak już nas rzeczywistość, nie wiem z jakich względów, biła w jakąś sztywną garsonkę, to też można. W tej praktyce właśnie nieformalnej na przykład idziemy do pracy i po prostu idziemy uważnie, tak? To sobie później zrobimy też takie chodzenie. Ale zacznijmy od tej podstawy, którą jest oddech. Oddech stanowi świetną podstawę uważności, pozwala zakotwiczyć się w teraźniejszości. Jest wyraźny, ma określony rytm, jest łatwy do uświadomienia, jeśli skierujemy na niego uwagę. Jest zawsze przy nas. Równocześnie, ponieważ zawsze jest, niezależnie od tego, czy kierujemy na niego uwagę, czy nie, przy nierozwiniętej uważności uwaga łatwo odrywa się od oddechu, dlatego to wracanie do oddechu przywraca nam ten kontakt z tym, co tu i teraz. Oddech może też rozwijać świadomość ciała, gdyż oddech jest procesem zachodzącym w ciele i oczywiście poprzez ciało odczuwany. W oddechu odzwierciedlają się także emocje. Wzmacnianie świadomości oddechu może również budować świadomość emocji i wpływać na nie. Dlatego oddech tu będzie takim naszym kluczem. Ponadto ćwiczenie się w uważnym kierowaniu uwagi na oddech uspokaja zarówno ciało, jak i umysł. I teraz przejdziemy sobie już do samego oddychania. Usiądź wygodnie na poduszce, ok? Będę tak mówiła do Was w wersji ty, żebyśmy poczuli się bardziej w tej relacji ja-ty, a nie ja-wy, ok? Na poduszce, na podłodze, na krześle, to jest ważne, żebyście zawsze praktykując mindfulness znaleźli tą taką wygodną dla siebie pozycję ciała. Można sobie po prostu położyć kocyk na podłodze, właśnie jakąś cienką poduszkę, można usiąść na macie, a można po prostu usiąść na krześle, tylko z takim wyprostowanym, nie usztywnionym, ale wyprostowanym kręgosłupem, pleckami przylegającymi do oparcia krzesła. Zadbaj, aby kręgosłup był wyprostowany, a ręce swobodnie opadały, opierając się na udach lub kolanach. Czyli trzymacie sobie ręce na kolanach. Taka typowa też pozycja medytacyjna. Co ważne, jeżeli tak jak ja macie na przykład tendencję do garbienia, rozluźnijcie na tyle, na ile to jest możliwe dla Was w tej chwili, tak, żeby nie usztywniać tego kręgosłupa. To właśnie już czasami dla mnie, ja potrzebowałam trochę czasu, żeby znaleźć tą taką wygodną dla mnie pozycję, żeby pozwolić ciału się rozluźnić, tak? Utrzymując wyprostowany kręgosłup, pozwól ciału rozluźnić się, puścić zbędne napięcia. Na tyle, na ile jest to dla Ciebie możliwe w tej chwili. A teraz skieruj uwagę na oddech.
na to, jak brzuch unosi się z każdym wdechem i opada z każdym wydechem. Obserwuj, chwila po chwili, doznania związane z rozszerzaniem się brzucha, gdy wdychasz powietrze, i kurczeniem się brzucha, gdy powietrze wydychasz. Nie kontroluj oddechu, nie wpływaj na jego tempo, głębokość. Pozwól mu po prostu być takim, jaki jest w danym momencie. Pozwól mu się samodzielnie wyregulować. Jeśli coś odciągnie Twoją uwagę od oddechu, dźwięki, doznania z innej części ciała, myśli o przeszłości, przyszłości, czy cokolwiek innego, wracaj do oddechu. Nie traktuj utraty uwagi na oddechu jako porażki, niepowodzenia. Nie krytykuj się za to, to bardzo ważne. Uznaj raczej za sukces uświadomienie sobie, że Twoja uwaga została odciągnięta przez jakieś myśli na przykład. Właśnie udało Ci się uświadomić, że uwaga oddaliła się, skierowała się gdzieś indziej. Teraz ponownie możesz przenieść uwagę na oddech. Konsekwentnie, z cierpliwością i życzliwością dla siebie, wracaj do obiektu swojej medytacji, do oddechu. Obejmuj świadomością całość oddechu. Wdech, brzuch stopniowo rozciąga się. Możecie położyć sobie ręce na brzuchu. Wydech, brzuch stopniowo kurczy się. Obserwuj cały proces, chwila po chwili. Być może zauważysz, że między wydechem a wdechem pojawia się krótka przerwa, gdy nie ma ani wydechu, ani wdechu. Jest taki przyjemny moment. Może być tak, że Twój umysł jest teraz bardzo wyciszony. W takim wypadku kontynuuj medytację opartą na obserwacji doznań związanych z oddechem. Jeśli jednak umysł jest rozproszony, pojawia się bardzo dużo myśli i jest Ci trudno ukierunkować uwagę na oddech, na chwilę obecną możesz, jeśli chcesz, dodatkowo wesprzeć się odliczaniem. Przy każdym wydechu odliczaj. Wdech i wydech raz. Czyli bierzemy wdech, wydychamy powietrze, mówiąc sobie w myślach raz. Wdech i wydech dwa. Wdech i wydech trzy. Wdech i wydech cztery. Dochodząc tak do 10. Jeśli w jakimś momencie uwaga oderwie się od odliczania wydechów, przy 4., 5. czy którymkolwiek wydechu, wróć znowu do początku, do 1 i odliczaj ponownie. Gdy dojdziesz do 10, możesz powtórzyć cykl. Jeśli poczujesz, że umysł wyciszył się, że liczba myśli, która odciągała cię od bycia tu i teraz, zmniejszyła się, wróć do obserwacji doznań związanych z oddechem, wstrzymując odliczanie. Jesteś z każdym wdechem i wydechem. Obserwujesz. Niczego nie zmieniasz. Dobra. Słuchajcie. Możecie powoli zakończyć to ćwiczenie. Czyli już wrócić do takiego naszego właśnie oddychania nie do końca świadomego. Mi to oddychanie daje też takie przywrócenie się do poczucia bezpieczeństwa. I właściwie racjonalnie nie do końca nie potrafiłabym Wam tego wytłumaczyć, dlaczego to tak na mnie działa, więc nie będę próbowała, ale tak po prostu jest. Dlatego tutaj gdzieś właśnie czuję, że ta praca z oddechem jakby daje nam taką możliwość, która do końca nie...
nie jest w pełni wykorzystana, kiedy jakby wykorzystujemy w jakiejś takiej naszej pracy nad sobą wyłącznie te tradycyjne narzędzia psychologiczne. Że to jest coś tak prostego, a równocześnie tak dla wielu osób też dla mnie skutecznego. Natomiast to też wymaga praktyki i od razu Wam powiem. Pamiętam moje doświadczenie tego ćwiczenia z oddechem za pierwszym razem. W ogóle mi to nie zadziałało. Ale kontekst był taki, że widocznie jakoś w tej sytuacji nie potrafiłam w to wejść, może nie czułam się komfortowo i stwierdziłam, że jakby nie chcę tu sobie budować takiej awersji, takiego negatywnego nastawienia, tylko wrócę do tego. I sobie to musiałam tak jakby troszeczkę też wypraktykować, tak? Ten stan, który teraz mogę osiągnąć bardzo krótko, na przykład właśnie budząc się rano, oddychając tak przez kilka sekund i jakby już zaczynając dzień w stanie takiej większego spokoju, wyciszenia umysłu, równowagi, akceptacji dla jakichś, nie wiem, czasami lęków, tak, bo na przykład coś mnie czeka tego dnia trudnego, nie wiem, idę z dzieckiem na szczepienie, czy rozumiecie, chodzi o takie wyzwania codzienne, które nas jednak stresują. Dobra. Chciałam zapytać Was, jak w tym ćwiczeniu się odnaleźliście, gdyby ktoś chciał się podzielić, też Ola, z tym oddychaniem. Okej. No tak się składa, że ja z oddychaniem się od jakiegoś czasu zaprzyjaźniłam. Tak jak wspomniałam, to mi osobiście Qigong dużo dał, bo to jest taki rodzaj właśnie mindfulness w ruchu, można to tak nazwać. Mhm. I tam się też pracuje mocno z oddechem. Natomiast rzeczywiście na początku takie ćwiczenia z oddechem mogą być trudne z różnych powodów. Może być nawet trudne takie skupienie się na swoim ciele, jak jest się cały czas w tej głowie i w tej bieżące rzeczy do zrobienia, to taki powrót do ciała i skupienie się na oddechu czy na ciele może być trudny. Mi osobiście dzisiaj brakowało właśnie tej chwili bez narracji, wiesz, w sensie, żeby rzeczywiście mieć ten czas na skupienie się na oddechu bez instrukcji, ale to ja już też podobne rzeczy tak no, praktykuję od jakiegoś czasu, więc to jest moje, tak. To jest moja obserwacja. Bo generalnie, słuchajcie, my tego jakby w ogóle nie robimy z instrukcją. No dzisiaj, tak jak Wam powiedziałam na początku, ja Was chcę zainspirować, jakby stąd ta instrukcja. Natomiast potem, jak już właśnie wstaniecie rano z łóżka i będziecie chcieli się jakoś tak wyciszyć, wprowadzić w jakiś taki pozytywny stan, to absolutnie nie puszczajcie sobie, nie wiem, jakichś instrukcji. Na początku rzeczywiście można korzystać z jakichś nagrań, z takich medytacji kierowanych. Natomiast to jest tak proste, to oddychanie jest tak proste, że tutaj, że to nie jest nam potrzebne. To jednak ta instrukcja, którą ja Wam przekazałam, to chodziło mi, żebyście jakby poznali, jakie są tu też trochę założenia tego oddychania, tak? Że czyli my bardziej byliśmy w takiej teorii oddychania niż w praktyce i to oczywiście po to są te instrukcje, żebyśmy jakby też uchwycili tą ideę świadomego oddychania. Dla mnie tu kluczowe było to, żeby się właśnie nie obwiniać, że mi te myśli gdzieś skaczą, tak? Że ja gdzieś odpływam właśnie w przeszłość, w przyszłość, żeby się nie krytykować, żeby właśnie przyjąć to wręcz za swój sukces, że o, uchwyciłam ten moment i wtedy sobie na przykład mówię, jest myśl, tak? A jak jest, nie wiem, dużo tych myśli są skłębione, to mogę sobie nawet powiedzieć, o, jest chaos, tak? Ale jakby to mi daje też taki dystans, że to nie ja jestem tym chaosem, tak? Że jeżeli te myśli są, a bywają jakieś nie do końca przyjemne, to nie muszę się w nich pogrążać, tylko nazywam, dostrzegam i one odpływają. One z czasem właśnie, jeżeli my coś, my tak samo jest z tymi trudnymi emocjami, jeżeli my je zaakceptujemy, one się zmniejszają, tak? To nasilenie się zmniejsza. Wydaje się, że no przecież to oddychanie to nic ciekawego, bo cały czas oddycham, tak? I
No, a tu nagle przerzucamy się na jakiś inny sposób, tak? Taki świadomy, taki, tak, żeby się w tym oddechu zakotwiczyć.